Witam Państwa w komentarzu walutowym Bosse FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję w analityku walutowym maklerskim Boście. Mamy dzień 3 sierpnia, czwartek, godzina 17.10, czyli po sesji w Europie, ale tak naprawdę nawet na pół metru sesji w Stanach Zjednoczonych. No i z tego miejsca chciałbym zaprosić Państwa do tradycyjnego omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych. Tradycyjnie rozpoczynamy sobie naszą analizę od euro-dolara. No i to, co Państwo tam mogą zaobserwować, to, że euro-dolar kontynuuje na ujęciu w jeden trend wzrostowy. Tutaj tak naprawdę już większość tych linii możemy usunąć z dołu, ewentualnie przenieść jakiś wyższy interwał, szukając jakichś wyraźniejszych stref oporu. No i właśnie wydaje się, że jedną z takich stref są okolice na przykład 1,20, muszę trochę bliżej, 1,2090, 1,21. Czyli pełen zakres, widać, że rynek wykazuje dość znaczące parcie na europejską walutę. Co ciekawe, wedle danych tutaj CFTC mamy rekordowo wysoką ilość pozycji spekulacyjnych, powiedzmy, nazwijmy to, na longach, tak zwane na euro. No i w konsekwencji mamy po raz pierwszy od dłuższego czasu ujemny poziom netto pozycji krótkich na dolarze. Część Państwa może powiedzieć, no jak to, ale przecież te pozycje zawsze muszą być skwerowane. Tak, ale CFTC akurat prowadzi taką metodologię pozwalającą odróżnić, jakie pozycje są ustawione na hedge, a jakie są na typu na spekulacje, czyli na wzrost bądź spadek wyceny danej waluty. No i właśnie taka sytuacja na eurodolarze pokazuje jakby tą polaryzację właśnie na tej chwili i tak naprawdę podbija nam ryzyko mocniejszej korekty, tak? No bo w tej chwili układ jest prosty, tak? Mamy ryzyko pojedynczego wokół dolara, problemy jakby tytułu makro, na przykład inflacji toczące do amerykańskiej waluty, w końcu rynek liczy, że Fed, który tutaj deklaruje podwyżki stóp i różnego rodzaju ostrzębi zachowania, zostanie troszkę stemperowany. I z drugiej strony mamy Europejski Bank Centralny, gdzie rynek gra w drugą stronę. Liczę, że jakby te zapobiegawcze słowa Maria Dragiego to jest tak naprawdę przykrywka pod jakiś tapering. No i rozpoczęcie podwyżek stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Technicznie, jak Państwo widzą, tutaj lokalnie wydaje mi się, że tutaj to jest taki istotny zakres. Pomimo tego wyższego poru, wydaje mi się, że tutaj lokalnie, jeżeli mielibyśmy zanotować korektę, to te okolice 2,5 rocznego maksimum, ewentualny retest linii trendu i dopiero tak naprawdę wybicie linii trendu byłoby sygnałem oczywiście dla scenariusza spadkowego. Z makro warto spojrzeć na jutrzejsze dane z amerykańskiego rynku pracy. Druga para to euro CZK, czy euro kontra korona czeska. Jak widać, lokalnie byliśmy na niższym punkcie od 2016 roku. Dlaczego? Dlatego, że Czech National Bank, czyli CNB, czyli główny centralny bank Czech, zdecydował o podwyżce 100%. To oczywiście było spodziewane, ale sama skala tej podwyżki na którą zaskoczyła inwestorów. Miałaby 10 punktów bazowych, 0,05 do 0,15, a jest podwyżka do 0,25, czyli mamy 25 punktów bazowych w 0. No i to oczywiście był ruch troszkę bardziej ekstremny niż niego oczekiwał. Widać, że lokalne podbicie korony zostało wychowane. Prawdopodobnie CNB również troszkę na rynku pomógł, żeby ta korona zbytnio się umocniała. Z drugiej strony mocniejsza euro również tutaj wspiera. To, czego warto wspomnieć, że to jest pierwszy bank centralny generalnie w Europie, który od 5 lat podwyższył stopy procentowe, co de facto jest swoją ciekawostką, ponieważ długi czas był ten cap, czyli były działania prowadzące w celu przeciwdziałania jakby negatywnemu wpływu mocniejszej korony, a teraz generalnie widać, że rynek i również bankierzy centralni z Czech zakładają, że nie ma takiego oparcia na bardziej bezpieczne aktywa, ponieważ korona czeska zwyczajowo traktowana jest jako tutaj tak zwany nasz lokalny, powiedzmy, że frank szwajcarski w koszyku CE. W przypadku złotego, o którym już wspomnieć poprzez koszyk CE, widzimy znowu promocję złotego, generalnie wynika w dużej mierze z ruchu na koszyku. Tak? Czy każdego dnia jest jakaś para, która generalnie zyskuje na zamieszaniu na szerokim rynku? Raz jest to USD PLN, innym razem jest to CHF PLN z uwagi na wzrost na euro CHF-ie. No a dzisiaj akurat wypadało na fund złoty, ponieważ fund dostał troszkę podaży z tytułu makro i sygnału w stronę Bank of England. Również tutaj wydaje się, że EuroPEN wszedł w taką fazę szerszej konsolidacji. Od do około 4,20-4,21, do góry 4,25-4,26-4,27. No i tak troszkę widać, że to jest jakaś próba rozgrania mocniejszego złotego. Aczkolwiek złoty, to co cały czas piszę w wszystkich komentarzach, złoty jest mocno silnym rynkiem zewnętrznym. Ciężko mówić, bo lokalnie mamy głównie czynniki ryzyka. To, że złoto jest mocny, to, że koszyk M jest mocny, to, że koszyk C jest mocny, to wynika głównie z rynków zewnętrznych. Jeżeli dojdzie do korekty wzrostowej na dolarze, co z tego widać, większość inwestorów zaczyna mieć pewne przypuszczenia co do tego ruchu właśnie w tym miesiącu, to należy liczyć ze słabszym złotem. To jest jakby
faktor, i wydaje mi się, że należy tutaj przede wszystkim oczekiwać. Tak jak Państwo widzą, technicznie tak to w tym miejscu wygląda, czyli w przypadku na przykład euro-pelena jest tutaj lekkie parcie na osłabienie się polskiej waluty od dołu, ale i tak jak mówię, no, szersza konsolidacja to obowiązuje. Mówiąc o korekcie na dolarze, warto wspomnieć o dolarze nowozelandzkim. Dolar japoński poprzednio wskazywałem jako dolara nowozelandzkiego jako potencjalną parę do jakiejś mocniejszej korekty spadkowej. No, wydawało się, że tutaj to będzie miało miejsce już tak naprawdę tutaj w tym układzie, ponieważ linie trendu zostały sforsowane. Był fajny spadek z 0,7350 na 0,72. Ci z Państwa, którzy śledzą już branżę branżową, to wiedzą, że ja tą parę właśnie nominowałem, powiedzmy, do spadków w poprzednim miesiącu. No i generalnie na początku żeśmy zarobili 0,7350 spadek do 0,7, no to parę porządnych figur żeśmy dostali, no ale jak widać, i na słabość dolara też się przywiozła nas sporo wyżej. Minusem oczywiście takich typów gazetowych, powiedzmy, jest to, że nie możemy nic zrobić z tą pozycją w trakcie trwania, także pomimo mocnego zysku w pierwszych tygodniach, w pierwszych sesjach lipca zakończyliśmy pozycję minusem, ale jednak w dalszym ciągu wydaje mi się, że fundamentalnie jest to ciekawy temat na zniżkę z uwagi na słabość NZD w gronie G20. Mamy z drugiej strony takie troszkę mieszane dane pracy. No one są oczywiście bardzo dobre, te dane z nowozelandzkiego rynku pracy, ale one generalnie nie wspierają razem z danymi dotyczącymi inflacji, nie wspierają tego scenariusza, jakiegoś bardziej jastrzębiego sygnału ze strony tamtejszego banku centralnego. Dodatkowo jeszcze mamy to powiązanie z rynkiem mlecznym, jak ktoś mówi, rynkiem na biały, te aukcje na biały, które dość znaczący wpływ mają na NZD. No i jeszcze układ techniczny okolicy 0,75, wydaje mi się, że dostawią tutaj ciekawy układ techniczny na jakąś mocniejszą korektę. No i ruch, jakiś tak ten ruch pullback, który mógłby się oczywiście wpisać w te szersze oczekiwania co do korekty wzrostowej na dolarze na szerokim rynku. Dziękuję za uwagę.